Dobry wieczór Państwu. Witam Was w niedzielę. Inesa przed Wami i zaczynamy nasz wieczór wróżb, można tak nazwać, w telewizji Wizard TV. Także ja nie wiem dlaczego, ale zadajecie pytanie, dzwonicie, naprawdę dużo telefonów jest z Facebooka, naprawdę dużo jest SMS-ów, ja zresztą tutaj mam, no nie mogę całego programu poświęcić SMS-om, prawda? Bo obiecałam, będę opowiadać bardzo ciekawe rzeczy, takie na Wasz własny użytek, żeby Wam pomóc. No, ale dzwonić dzwonicie, ale nie na program i pisać piszecie też nie na program. Dobrze, póki co niech będzie tak. Zacznijmy program od odpowiadania na pytanie, bo tych pytań trochę się nazbierało rzeczywiście zeszłym razem przez to, że dźwięk był, nie wiem czym zepsut, zepsuty, czy coś nałożyło się, co, w ogóle nie wiedzieliśmy o tym, że tak jest w eterze. Także dopiero jak zadzwoniła pani, która jest moją stałą klientką, i powiedziała, że no, nie słyszy mnie, bo ona ciągle zawsze mnie ogląda i zawsze czeka na te programy, no to wtedy dopiero dowiedzieliśmy się, że coś jest nie tak, ale to już nie było w stanie, nie byliśmy w stanie po prostu poprawić niczego. Dobrze, tak bywa, to jest internet, tylko technika i nic z tym nie zrobisz. I nie ma co tutaj płakać i rwać na sobie ubrania. Dobrze, zaczynamy kochanie, świeczka pali się, dzwoneczek rozpoczynający nasz program dzwoni, okularki są, zakładamy, bo czytam niestety z okularkami tylko. Pierwsze pytanie w naszym programie dzisiejszym. Pani Inesa, ponieważ są ciągłe problemy finansowe, czy można w takiej sytuacji poprosić o pomoc diabła? Bo wydaje się, że Bóg mnie nie słyszy. Dziękuję i pozdrawiam serdecznie, Rafa. Panie Rafale, znaczy, takie pytania wbrew pozorom są bardzo częste. Tak? Dlaczego ja o tym mówię? No bo większość ludzi, którzy dzwonią i pytają się, dlaczego ich spotkało nieszczęście takie lub owakie, no nieszczęście jest, jak sami wiecie, bardzo dużo i różne. No ludzie nie rozumieją, dlaczego akurat ich spotkało, bo ludzie bez porównania nie wiedzą o tym, że wszystkich to spotyka, po prostu wszystkich, nikogo nie oszczędza, absolutnie. Także jeśli wracać do tematu diabła, o którego pani pytała, to też jest pytanie praktycznie na co dzień. Po co mi taki Bóg, kiedy ja, dobry człowiek, który nigdy w życiu nikomu nic złego nie zrobiłem, muszę cierpieć, dziecko chore, żona bez pracy, ja ledwo ciągnę. Czyli tutaj powiedziałabym tak, ja bym jednak bardziej, pamiętajmy o tym, że diabeł to też jest Bóg, tak? Ale jest to Bóg, który daje materialne błaga, na pewno. I rzeczywiście ludzie, którzy poświęcają Jemu życie i poświęcają swoją całą wiarę, oni oczywiście są nie z biednych ludzi, ale sprzedają Mu swój, no nie będę już tutaj powtarzać się, filmy wszyscy oglądacie, książki czytacie. Musi być coś za coś. Dusza musi być sprzedana. Czyli nigdy jest karta w tarocie, która jest diabłem, tak? Czyli karta, która mówi o materialnych błagach, dużych materialnych błagach, o takim bardzo materialistycznym podejściu do życia, powiedziałabym. Ale zawsze tarot też uprzedza, że te pieniądze, które przychodzą u nas od diabła, czyli od wyproszenia tych pieniędzy od diabła, oni zawsze niosą bardzo duże ryzyko. Jakie ryzyko? Utraty całego majątku. Jak dostał, tak i pójdzie. Chorób różnych, za które trzeba za pieniądze trzeba będzie zapłacić chorobami bliskich swoich lub swoją własną. Życie.
Wszystko to wchodzi niestety w opłatę i dań dla diabła. Ludzie są sataniści, tak? Którzy ubóstwiają go i w ogóle wznoszą w kategorii Bogu, Boga nad Bogami. No, ja bym powiedziałam tak, że ja bym w życiu na to nie zdecydowałabym się. Bo jednak jest to coś, co no, nie jest całkiem w porządku, co nie jest bardzo naturalne. Dla mnie naturalne jest albo sami zarobimy pieniądze, albo sami jesteśmy w stanie zarobić pieniądze, albo jesteśmy obdarowani Bogiem za coś, co zrobili albo nasze przodkowie, albo my w pierwszej połowie życia na przykład. Albo jeśli w pierwszej połowie życia było źle, to w drugiej połowie życia jesteśmy obdarzeni. I odwrotnie, tak? W pierwszej połowie życia 50 lat, załóżmy, żyliśmy bardzo źle, to 50 lat następnych jest na pewno, będzie odbiciem tego w dobrą stronę. Ja bardziej wierzę, ponieważ ja nie wierzę w Boga takiego, no nie wiem, jak w kościołach, tak? Czyli dla mnie Bóg jest tak jak u Kanta, Bóg jest we mnie w duszy i niebo gwiaździste nade mną. No to taki jest mój Bóg. I on jest wszędzie. Ja mogę wyjść na ulicę, gdzie jeżdżą samochody i jeśli ja mam taką ochotę, akurat w tym momencie, w tym szumie od samochodu, pomodlić się, to ja to zrobię. I on mnie usłyszy. Jeśli ja będę chciała, nie wiem, pójść do synagogi, a nie jestem żydowskiego pochodzenia, to on mnie też usłyszy. Po prostu Bóg jest w nas i każdy tego Boga inaczej spostrzega. Czyli to jest coś, z czym nas tutaj przysłali na tą ziemię? Bo ja mówię, ja przypominam wszystkim, że ja nie jestem człowiekiem, który wierzy w teorię Darwina. Ja nie wierzę, że my jesteśmy od małp. Ja wierzę w to, że przylecieli kosmici, że jesteśmy wszyscy kosmitami, tylko że no niestety, którzy mają większy lub mniejszy dar, na przykład odczytywanie, u kogoś jest ten dar, u kogoś po prostu on zamarł, albo nie jest rozwinięty, po prostu nikt nie rozwijał. Bo ponieważ ja na przykład te praktyki mam od babci i prababci i pewnie jeszcze prababci i to jest jakby rodzinne, tak? To po krwi przychodzi. I myślę, że tak samo nas tutaj przywieźli, przyleciał statek, znaleźli nas jak Mars, wysadzili Pana Jezusa, weźmy, no umówmy się, że to był Pan Jezus. Wysadzili i zostawili jakieś plemię ludzkie w postaci mężczyzn, kobiety, żeby podzieli się i zasiedlali tę ziemię i zaczynali ją uprawiać. To był eksperyment, który dobrze się udał. I w żadny sposób nie jesteśmy od żadnych map. Bo ja nie rozumiem, dlaczego teraz mapy by nie mieli dobrego klimatu, prawda, przechodzić ze stanu małpy do stanu człowieka. Bardzo dobry klimat, jeszcze lepszy niż wtedy mieli. Mają. No, w każdym bądź razie, ja panu mówię, pana wybór jest oczywiście. Są, mówię, sataniści, są ludzie wierzący w Boga swojego Boga, niekoniecznie w kościele, w kościelnego. Może pan powinien porozmawiać ze swoim własnym Bogiem, ze swoją własną duszą, duszą, która jest tutaj, pod tymi pierwszymi żebrami. U każdego człowieka jest dusza. I ona odlatuje pierwsza. Jak my umieramy, ona w ciągu 20 sekund wylatuje z nas. I jesteśmy już jako, no nie wiem, ciało bezużyteczne. Jest tylko dusza, która tam kręci się jeszcze ze 2 lata. Nie może znaleźć sobie miejsca, później już znajduje sobie miejsce albo nie wiem, można powiedzieć w czyściu, w co też nie wierzę. Albo w raju, tak? No wierzę w to, że za dobre sprawowanie na tej ziemi jednak powinniśmy tam, wysiadając z autobusu, który z tej ziemi naszej nas tam zawozi, później wychodzić na dobrym przystanku. Ale kara też musi być dla ludzi, którzy żyją niewłaściwie teraz i na tej ziemi.
jest wina, jest kara, tak? Jest akcja, jest reakcja. No tak było i tak zawsze będzie. Nie ukrywajmy tego. Na temat diabła powiedziałam, pan musi wybrać sobie sam Boga i jeśli pan wybierze sobie diabła, to pan musi zdać sobie sprawę, że będzie pan słono płacił za te pieniądze. Pan dostanie te pieniądze, oczywiście, ale chodzi o to, że jakim sposobem, tak, i jak to będzie wyglądało dalej, jeśli chodzi o pana rodzinę, o pana zdrowie, o zdrowie rodzinne, w ogóle o wszystko, co dotyczy nie tylko pieniędzy. Także bardzo proszę, panie Rafale, ja nie jestem tutaj od kazań, ja jestem po prostu tarocistką i jestem wróżką, jestem wizjonerką i nie bawię się z diabłem w ogóle w żaden sposób. I uprawiam, jeśli uprawiam rytuały, to rytuały tylko białe magii. Absolutnie. Także zajmuję się uzdrawianiem, zajmuję się takimi rzeczami, które po prostu robią dobrze, a nie źle. Nigdy źle nikomu. Także bardzo proszę samemu teraz po tym, co powiedziałam, pomyśleć na ten temat i określić się. Czy czekamy po prostu na dary Boże, tak? Bo każdy z nas jest w jakiś sposób zawsze obdarowany za ciężkie lata. I pan tutaj pisze sam, że rzeczywiście ciężkie lata pan przeżył. No i za te ciężkie lata na ogół jest karta taka, sąd ostateczny się nazywa. Czyli sąd ostateczny to jest karta, która podsumowuje ciężkie lata i daje nam za te ciężkie lata nagrodę. I ta nagroda jest na ogół bardzo poważna. Także pan zrobi wybór. Ja mówię, lepiej pomęczyć się, poczekać, pokombinować. Ciężko jest, ja wszystko rozumiem. Też nie miałam nigdy łatwego życia, niech mi pan uwierzy i wszyscy niech mi uwierzą. Naprawdę moje życie, no można książki pisać. To coś niesamowitego. Ale to kiedyś będę państwu o tym opowiadać, a w ogóle chcę rzeczywiście książkę wydać. No tutaj mówię, jest kwestia taka, pan wybiera. I tutaj oprócz pana nikt nie jest w stanie jakby za pana zrobić ten wybór. Musi pan pomyśleć nad tym. Pozdrawiam panie Rafale i myślę, że zrozumieliśmy się. Teraz drugie pytanie. Czy w pani programie pani poruszy temat słabości dzisiejszych mężczyzn i o co w ogóle chodzi, co się stało, tak? No, wydaje mi się, że to jakaś epidemia. Pozdrawiam, Marta. Tak, pani Marto, ja absolutnie z panią się zgadzam i tutaj absolutnie chcę przeprosić wszystkich mężczyzn, którzy mnie oglądają. Ja nie mówię o konkretnych ludziach, którzy siedzą teraz przy telewizorze czy przy laptopie. Ja mówię o tym, że męska rasa zaczyna nam po prostu, zresztą prawdziwi mężczyźni mnie zrozumieją, czyli zaczyna nam się z lekka, powiedziałbym, z lekka iść nie w tym kierunku, gdzie potrzeba. Oni przestają być ludźmi chodzącymi po mamuty, którzy powinni nakarmić rodzinę, przynieść to, donieść, oprawić, tak jak było kiedyś. Teraz jest o wiele łatwiej, nie trzeba po mamuty chodzić, wystarczy na targ pójść, ale ogólnie rzecz biorąc, albo do makro podjechać, ale mężczyźni w tej chwili naprawdę ja siedzę i pracuję całymi dniami i naprawdę uwierzcie mi, 95% tych telefonów to są biedne, słodkie, cudowne dziewczyny, którzy po prostu proszą o miłość, nic więcej nie chcą, chcą tylko miłości do końca życia i partnera, który byłby po prostu poważny.
A mężczyźni teraz u nas nauczyli się bardzo ładnie obsługiwać sobie laptopy, sieci socjalne, no i chowają się tam za różnymi zdjęciami lub nawet pokazują się, tylko że później nie chcą jakoś wyjść na światło dzienne, czyli spotkać się, elementarnie spotkać się, pogadać, tak? Bo bardzo łatwo jest siedzieć i pisać, naciskać na klawisz i tam, nie wiem, mieć słownik przed sobą, a być ślusarzem, nie wiem, 15 stopnia gdzieś i znać trzy słowa na krzyż. To jest bardzo łatwo, tylko że gorzej jest, jak dziewczyna chce spotkać się i chce zobaczyć tego człowieka. I to jest normalne, absolutnie normalne. No ale niestety większość mężczyzn, tych dziewczyn, które dzwonią, nie przychodzą, albo po prostu jak przychodzą, to oni są absolutnie nie te, z którymi rozmawiali, absolutnie nie pasujące ani intelektualnie, ani po jakby oczekiwaniach, tak, kobiet. Kobiety chcą zwyczajnych rodzin, normalnych, fajnych facetów, ojców, ich dzieci. Chcą normalnie też siedzieć w domach, czasami gotować dla nich, dla tych mężczyzn. Ale mężczyźni teraz, te piwo z tymi kolegami, ja w ogóle nie rozumiem, ludzie. Co to jest w ogóle? Jak można wypuszczać? To kobiety winne są. Ja sobie nie wyobrażam, żeby ja swojego męża puściłabym gdzieś kimś wieczorem pójść pić piwo do jakiegoś klubu w piątek wieczorem, no bo on odpracował cały tydzień. A ty, kobieto, nie odpracowałaś całego tygodnia, mając dzieci, mając kuchnię na głowie, mając pranie, pracowanie, mając pracę, do której trzeba chodzić codziennie i jeszcze wyglądać do tego wszystkiego, jeszcze po lekarzach pochodzić. Nie zapracował, ty musisz siedzieć w domu, a on ma chodzić. Nie, to trzeba kończyć te wszystkie dziwactwa, którzy przyszli do nas z zachodu. Nam to nie pasuje, Słowianom to nie jest absolutnie bliskie. To jest zupełnie inna kultura. Słowianie zawsze żyli za jednym stołem, zawsze wieczorami, rankami, zawsze śniadanie z rodziną, kolacje z rodziną. Nie było nigdy tak, żeby ktoś, przypomnijcie sobie, babek naszych, mam naszych, ojców odpuszczali na jakieś piwo, żeby szedł z kolegami, bo on tak chce sobie odpocząć. No to byłby to raz. W moim wypadku to byłby raz. Jakby mój mąż bieze mnie, a ja nie chodzę na akurat na piwo, czyli poszedł gdzieś z kimś i umówił się. Oczywiście umawia się, oczywiście załatwia sprawy, wszystko jest świetnie, ale żadnych wyjść wieczorami bez żony, bo nie wypada, po prostu nie wypada i ja nie dziwię się tym dziewczynom, które są w rozpaczy absolutnej. A mężczyźni robią wrażenie, że tak, oni zmęczeni są, oni zestresowani. Nie, tylko oni zestresowani, tylko oni. Ja proszę o wybaczenie oczywiście mężczyzn teraz, które siedzą przed ekranem, bo bardzo, bardzo możliwe, że siedzicie bardzo, bardzo fajni i tacy, o których marzą większość kobiet, ale no nie większość, 90% teraz facetów naprawdę zmilczała. No nie są tacy, nie wiem jak nazwać to nawet, takie drobne rybki jakieś, nie? To już nie rekiny, to nie są jakieś dobre tuńczyki, nie? To są takie małe rybki, takie wobły, nie wiem jak po polsku można powiedzieć na tą rybkę, wobła, nie wiem, kilka, szprotka, tak bym określiła. I w ogóle, rozmawiając ze swoimi koleżankami, których bardzo mało mam, jak rozmawiamy o mężczyznach, którzy oczekują od nas wszystkiego, nie dając praktycznie nic od siebie i zawsze są zmęczeni, zawsze są niezadowoleni czegoś, zawsze tak sobie rozmawiamy i myślimy, Boże kochany, przecież bez nich, bez takiego męża, bez takiego narzeczonego, ja bym miałabym wcale nieźle i nawet cudownie. A po co on mi jest potrzebny? Ale oni chcą, no chcą tego ramienia męskiego. Zrozumcie to też. Czyli Pani Marto, kochana, to nie jest tylko Pani problem. To jest problem dzisiejszego świata. I to nie jest problem Polski, to nie jest problem, nie wiem, Rosji, to nie jest problem Zachodu, to jest problem naszego stulecia, naszych czasów po prostu.
Ja myślę, że to się poprawi. Wystarczy, że myślę, że coś musi się stać jednak. Jak zwykle pewnie będę miała rację. Coś musi się stać, żeby przewróciło się u mężczyzn w głowie, z głowy na nogi. Pojęcie, co to jest mąż, co to jest ojciec rodziny i dzieci. No i jakoś to, ta epidemia, tak jak pani mówi, da się ją jakoś powstrzymać. Ale to też kobiety. Dziewczyny, wy powinniście zacząć też kierować swoim życiem i nie tylko swoim, i życiem całej rodziny. Zawsze jesteście tą szyją, która kręci. Zawsze kobieta jest szyją, generałem w rodzinie. Nie mężczyzna. Jemu trzeba robić tak, żeby mu się tak wydawało, że on taki generał jest. Ale tak naprawdę kobieta rządzi i zawsze rządziła i będzie rządzić. I od kobiety dużo zależy. Jeśli taki jest facet, no to co? No niepotrzebny. No kopa w dupy i do widzenia. Nam pychowcy są niepotrzebni. Bardzo łatwe, bardzo do życia można to wprowadzić równo następnego dnia. Czyli po prostu więcej śmiałości, nie bacie, że on tam powie, że on odejdzie tam, nie mów mi tak, jeszcze raz nie powiesz, ja w ogóle skończę z tobą i tak dalej. Skończysz, droga wolna, proszę bardzo. Będziemy rozmawiać inaczej w takim razie. Po co wam takie mężowie? Po co? Pytam się. Jak jest fajny, nie ma sprawy. Tylko tych fajnych mówię, to jest po prostu policzyć na palcach, naprawdę. Także pani Marto, proszę, będziemy cierpliwsi. Będziemy czekać na nasz czas. Myślę, że każda kobieta, która chce spotkać swojego takiego, powiedziałabym, princa na białym koniu, ona jego koniecznie spotka. Tylko wtedy nie rozdrabniajmy się na drobne. Czyli nie patrzmy się na tych hipsterów, którzy łażą teraz wszędzie. No nie mogę patrzeć na te brudki, wszystko z tymi brudkami, tymi koźlimi. Nie wiem, nie rozumiem tego. To jest to nie po męsku jest. Jeśli broda, to inna powinna być. To krótka, ostrzeżenie, fajne, a nie takie koźli brudkie zrobią sobie zupełnie dysproporcje twarzy. Napakowani, zajmują się tylko swoją urodą, robią sobie brwi, wyrywają. Ostatnio w kosmetycznym salonie, bardzo drogim, widziałam, że zajmują się tam sobie depilacją tych brwi. No, Boże kochany, gdzie my idziemy? Na Boga. Do lasu trzeba iść, po jelenia, na ruszt, na szaszłyk. Dobrze, to pani Marto, pani zrozumiała mnie, że to nie jest pani tylko problem, to jest problem całego świata w tej chwili. A u mnie to problem jest na co dzień i co najmniej, nie wiem, ze 20 osób dziennie dzwonię z tym samym problemem. Czy w ogóle spotka normalnego, porządnego mężczyznę, takiego jak był jej tata. Czyli taki, który chodził do pracy, przynosił kawałek mięsa, chleba, wszystko było w domu, matka była cudowna, ukochana, najlepsza i tak do końca życia żyli i miłowali się. Przyjdzie na to czas. No niestety, musimy to jakoś przeżyć, ale i tak w tym całym błocie tego, mówię, hipsterstwa, tych japiszonów, którzy chodzą cały czas tylko w tych garniturach, na okrągłych, nawet w domach czasami potrafią z psem wychodzić, co jest śmieszne, w tych apartamentowcach tam wychodzić przed willami swoimi i spacerować w krawacie z psem. No to jest śmieszne, oni nawet nie wiedzą, jakie oni są śmieszne. Tak naprawdę. To jest wszystko śmieszne. Przestają być zwyczajnymi, normalnymi rodzinami, zwyczajnymi, normalnymi ludźmi. Ja to lubię takich facetów, takich, troszkę musi facet być śmieszny. Troszkę śmieszny. Nie żałosny. Nie żałosny, tylko śmieszny. Musi dla mnie mieć troszkę taki, być nie za wysoki, musi być męski, musi mieć kapczyko, musi być taki, wiecie, no facet powiedział, zrobił i właśnie powiedział, zrobił. A teraz poszli faceci tacy, którzy powiedzą, a zrobią za 4 lata. Вот tacy teraz są. A dziewczyna czeka, dziewczyna wierna jest, dziewczyna płacze. No a my czekamy. Znaczy ja z nimi czekam razem, bo ja wiem w kartach, że on ją nie rzucił.
I mówił absolutną prawdę. I rzeczywiście później dzwonią i mówią, że rzeczywiście pojawił się. Może nie po 4 latach, tutaj trochę już tak powiedziałabym, powiększyłam, nie, utrirowałam, nie wiem po polsku jak to jest. W każdym razie wy będziecie znać niedługo rosyjski język bardzo dobrze. W każdym razie pomnożyłam, o tak. Czyli myślę, że mężczyźnie prawdziwie są, tylko trzeba troszkę poszukać, może nie w te miejsca chodzicie, nie z tymi ludźmi się spotykacie się, może te, co prawdziwie są, naprawdę zasuwają, zapieprzają, pracują i nie mają czasu na żadne sieci socjalne i ważny dla nich jest po prostu biznes, a potem dopiero na tym biznesie postroić rodzinę, tak? Zbudować dom, posadzić drzewo, urodzić syna, no i tam itp. itp. No. Dobra, pani Marto, proszę nie przejmować się, zacznijmy program, znajdę pani. Jak pani do tamtej pory nie znajdzie, jak pani będzie ciekawa, to proszę jednak dzwonić na ten telefon, który jest na dole, codziennie, absolutnie codziennie proszę dzwonić na telefon, który jest na dole. On jest właściwie cały czas, no, w nocy śpię. Także ja chodzę w ogóle po biologicznym zegarze spać. W każdym razie tutaj proszę nie przejmować się, wszystko będzie, tylko trzeba chcieć i trzeba chcieć znaleźć rzeczywiście. I znajdziemy. Świat nie bez dobrych ludzi. No jednym z takich dobrych ludzi jestem ja. Dobra, kochani, następne pytanie. Czego oczekuje ode mnie moja koleżanka Katarzyna? Pozdrawiam, Paweł. Dobrze. Czego chcę od Pawła koleżanka Katarzyna? Czego chcę od Pawła koleżanka Katarzyna? No, związku chcę, pani Pawle. Oczywiście, że chcę związku. Chcę związku, tylko że ona jest taka. Nie wiem, czy pan wie o tym, że ona jest zamężna, tak? Że ona absolutnie spokojnie i pięknie sobie żyje z mężem. Mają piękny związek, niczym nie zagrożony absolutnie. No, ale diabełki u pani w oczach kręcą się, bo pierwsza karta diabeł. Czyli wystarczy troszeczkę pomyśleć, co to znaczy diabeł. Kusi pana. Kusi pana po prostu, no ale to teraz od Pawła zależy, czy Katarzyna dostanie to, czego chce, czy Katarzyna po prostu się odczepi, elementarnie. Pozdrawiam serdecznie pani Pawle. Czy w tym roku uda się wyjechać na wakacje do Włoch? Pozdrawiam, Kamil. Specjalnie też wybierałam pytanie, tych pytań dosyć sporo przyszło i wybierałam pytanie też dla mężczyzn. Mężczyźni zadają pytanie i oni są tacy nieśmiali, nie wiem dlaczego, bo nie wiem dlaczego się boją w ogóle tarota. Tarot nie jest niczym taki, on może uprzedzić o czym, co może nastąpić. Uprzedzić, czego można, jakby, co można obejść. Ani są to karty, które, jak powiedziałam, że będzie coś do, nie wiem, do operacji, to będzie ta operacja. Nie, tarot zawsze powie, że to i to. Jeśli pan tego nie zrobi, to pan będzie miał operację wtedy. Grozi panu operację. Jeśli pan nerwy nie uspokoi, to grozi panu zawał. Czy tam wylew, tak? No, takim sposobem można sobie zaradzić, poradzić. Lepiej dowiedzieć się wcześniej i o kobiecie, którą pan pokochał i na przykład myśli pan, że ona jest cudowna, a ona później okaże się zupełnie niecudowna. I o swoim koledze, z którym chce założyć spółkę, czy warto z tym człowiekiem. Teraz wszystko powie. Co to jest za człowiek, bo może ten człowiek być, wie pan, 10 lat znajomym, a pan o nim nic nie wie. I później dopiero zakładając spółki, ponieważ mężczyźni przede wszystkim robią te biznesy, to później już za późno jest na ogół. Później już się kończy wielkimi tragediami, wielkimi podziałami i wielkimi konfliktami w sądach.
Także lepiej pewne rzeczy w życiu spytać się, nie bać się. Ja mówię, przyzwyczaiła do pewnych rzeczy, nie wiem, no te parę lat przede mną, przyzwyczaili ludzi do stosunku do wróżb bardzo niepoważnego, powiedziałam, niepoważnego, teatralnego i nieprawdziwego. I nadszedł czas, kiedy ludzie muszą uwierzyć i muszą żyć z magią, wot jeden w jeden, ręka w rękę. Wtedy będziecie, kochani, szczęśliwi. Ja wam to obiecuję, dlatego że naprawdę człowiek, który potrafi wykorzystywać znanie, czyli naukę wiekową, bo to nie, przecież nie jest wczoraj wymyślone, tak? To jest od zarania dziejów, czyli my tutaj jesteśmy, bo tak magia jest. Czyli musimy nauczyć się z nią żyć. Ona nam pomoże, ona nam wszystkim pomagać będzie. I tylko jeśli będziecie wierzyć. Niewiarka nie ma wstępu do magii, do czarów, do magii nie ma. Tylko wierzący ludzie w magię i w siły wszechmogące, czyli w żywioły, czyli w królowy wróżek i tak dalej, znające każdy, znaczy od czego każda carica, czyli władczyni wróżek no jest, po prostu, bo każda władczyni za coś tam odpowiada, jeśli chodzi o wróżenie. Jedna od pieniędzy, druga od rodziny, trzecia od miłości. Wszyscy za coś odpowiadają. Z nimi trzeba nauczyć się rozmawiać, z nimi trzeba nauczyć się umieć robić rytuały. No, od rytuałów, oczywiście rytuałów nie polecam robić samym, bo można naprawdę zrobić sobie wielką krzywdę. To musi robić profesjonalista, ale takich rytuałów, elementarnych rytuałów, takich na pierwszy jakby ogień, to ja was nauczę. I dzisiaj też, tak jak napisałam z przeprosinami, że dzisiaj powtórzę, wszystko będę powtarzać, nawet jeśli mnie będzie kosztować jeszcze tam, nie wiem, ileś tam minut więcej ten program. W ogóle ten program, jakbym chciała, to mogłabym do 10 dni prowadzić. Od dnia dzisiejszego zaczęłabym i skończyłabym za 10 dni. Ale niestety też trzeba kiedyś wypoczywać i wam, i mi. No i dlatego mówię, wybrałam mężczyzn, bo niech oni też dzisiaj mają taki dzień, żeby nie byli takimi sceptykami i żeby uwierzyli, że im się też da pomóc tą magią. Czy uda się wyjechać do Włoch na wakacje? Pyta się Kamil. Kamil, czy uda się wyjechać do Włoch na wakacje? Pyta się Kamil. Tak, uda się. Uda się panu wyjechać do Włoch na wakacje. Pan wyjedzie do Włoch na wakacje w końcu lipca, na początku sierpnia. I na pewno mam rację, dlatego że daty na kartach nigdy nie mylą się. Czyli tak, na pewno. Ma pan dużo tu problemów, ja widzę, finansowych przede wszystkim, bo to diabeł, niemoc, czyli brak gotówki w tej chwili. Ale karta gwiazda jest u pana tutaj i karta umiarkowania, które pomogą panu po prostu wyjść z tej sytuacji ciężkiej i pojedziecie na wakacje do tych Włoch. Dziękuję panu bardzo i następne pytanie. Czy w tym roku uda się wyjechać na wakacje do pana Kamila? Bo już muszę teraz niestety sobie zakreślać, bo zakręcę się w tym. Jestem zakochany w Justynie. Czy ona domyśla się? Jestem jej szefem dzięki anonim. Czyli człowiek nie chce, tak samo wy możecie pytać, tylko że dla mnie proszę chociażby imię, tak? Anonimowo to dla widzów może być, ale dla mnie imię, tylko imię, nic więcej. Jej i imię pana na przykład i odwrotnie, pani i pana. I nic więcej mi nie potrzebne. Ja rozłożę karty, ja mi odpowiedzę tak, jak rzeczywiście jest i jak będzie. A na pewno na wizji nie zdradzę i nie powiem ani nazwiska, ani daty urodzenia, nic absolutnie.
Zresztą to jest, nie wolno takich rzeczy robić. Czyli tak, Justyna. Szef pyta się o Justynę. Czy ona domyśla się, że podoba się im bardzo? Nawet jest zakochany, jak twierdzi. Nawet jest zakochany w Justynie. Szef, czy domyśla się? Nie. Nie domyśla się. Ona widzi, że pan ją czaruje, kartamak jest, ale nie domyśla się, że pan to jakby na poważnie, tak? Można tak powiedzieć, że człowiek z jednej strony widzi, czuje, ale nie domyśla się, że to jest na poważnie. I tutaj trzeba byłoby, żeby ona się domyśliła. Zresztą dziewczyna taka skromna bardzo jest, karta Jeremita pierwsza i taka dzieciakowata, to są fajni ludzie. Oni są po prostu tacy naiwni, jeszcze zostali w nasze czasy też naiwni ludzie, których trzeba, nie wiem, jak róże, nad różą po prostu, za różą chodzić. I karta mag, czyli ona widzi, że pan maguje, czaruje, ale ona nie rozumie, do czego to idzie. W jakim kierunku pan zmierza? Czy pan na poważnie to robi? Czy pan to robi po prostu jako szef? Bo tych mobbingów wiemy, ile jest, tak? Czyli bardzo proszę wyjaśnić, jakoś dać jej znać, jeśli pan oczywiście na tym bardzo zależy. Jakoś dać jej znać. Wtedy ona zrozumie. Dobrze. Następne pytanie mamy tutaj. Za parę dni kończę 60 lat. Pani Inesu, proszę tylko przyjrzeć się mojemu zdrowiu, czy jest na co zwrócić uwagę. Obiecuję, że później pójdę do lekarza. Ściskam Kalina. No to dobrze. Dobrze, dobrze nauczyliście się, kochanie. Tak, koniecznie, koniecznie trzeba później chodzić do lekarza. Koniecznie. Ale zaraz zobaczymy. Jeśli chodzi o Halinę. Kończę 60 lat. I co ze zdrowiem u Haliny? Ja podejrzewam, co ze zdrowiem u pani Haliny. No ale niech karty powiedzą, bo pani pisała i chcę na to odpowiedź. Ze zdrowiem u pani absolutnie wszystko w porządku. Oprócz hormonów. Brakuje pani progesteronu. I brakuje troszkę też testosteronu, męskiego takiego hormonu. Czyli brak jakiś, trzeba pójść, zbadać po prostu elementarnie hormony. I pójść do lekarza odpowiedniego, i żeby ten niedobór tych hormonów jakoś tam sobie poprawić. Bo bez hormonów niestety, mówię, zaczynamy się tak źle czuć i nie wiemy, o co chodzi w ogóle, a przy stresie hormony w ogóle zaczynają szaleć i my też szalejemy, też nie wiemy, co nam jest. I wszyscy zawsze myślą o tym, że u nich jest już rak, już gdzieś tam na pewno ostatni stadium i takie właśnie pytanie zadajecie. Nic pani nie jest, pani jest w wieku klimakterium i pani musi, niestety, prawdopodobnie pani oglądała mój program, gdzie mówiłam o tym temacie, że wiele kobiet w ogóle nie domyśla się, że już jest w wieku po 40, po 40 już wchodzi w okres menopauzy i zaczynają się różne bujanki takie hormonalne. I bardzo źle się czujemy, bardzo. I ciśnienie skacze, i nastroje padają, i nic się nie chce robić, i wychodzić z domu nie chce, różnie. Ale pani jest tak normalnie, absolutnie zdrowym człowiekiem. O tym mówi karta Sprawiedliwość. Absolutnie nieodwrócona karta, absolutnie zdrowym człowiekiem, nic pani nie dolega. Tylko hormony. Niedobór hormonów i wszystko będzie dobrze. Pani wyzdrowieje, ja pani pokażę, nawet żeby pani nie przeżywała. O. Proszę, na świeczkę pokażę tutaj. Karta gwiazda. Karta gwiazdy jest kartą zdrowia, dojście do zdrowia. No czyli jak skończy się klimaterium, a on już u pani naprawdę przed samym końcem, bo to jest przedostatnia karta i długie życie jeszcze przed panią. Także bardzo proszę nie przeżywać za to, co u pani jest. Nic u pani takiego nie jest, czego by nie było u naszych babek, prababek, póki nie wiedzieli, co to jest
Что-то сон хормоны и не имели на то леков. Не памятам, чтобы ани една моя бабча, ани моя матка скажилище на якіще менопаузу чи климактериум. Не памятам, чтобы брали лекарства. Ну, попросту не памятам. Для мне то был кошмар. А если ходи о мою маму и кобеты из моего там роду, то я не памятам, чтобы кто-колик здесь и чул и якісь недомагание было. Я мислю, что то есть попросту наш трип життя, стресс, то все поводує. Że my jesteśmy po prostu bardzo podatni na różne takie, no powiedziałabym, niesympatyczne samopoczucie. Ściskam panią Halinę też serdecznie. I teraz tak. Zaraz, ja tylko wyczytam, bo tu ja mam bardzo dużo i też chciałabym jednak opowiedzieć Państwu o tym rytuale, na który czekają dużo ludzi, bo naprawdę dzwonili ludzie, będą dzisiaj pisać, bo wtedy zagłuszyło coś. Dobrze, czy uda się wyjść po operacji plastycznej twarzy bez blizn? Operacja jest poprawką po innych lekarzach. Pozdrawiam Adrianę. Dziewczyny moje kochane, przestańcie wy robić te wszystkie operacje plastyczne. Zacznijcie wy normalnie, przecież i tak zestarzejecie się. I tak grawitacja działa. I kurczę, to tylko, no, po co cierpieć? Ja rozumiem, jeśli człowiek jest skaleczony jakoś, okaleczony po jakichś wypadkach, po czymś. Naprawdę, no nie wiem, w ogóle nie ma piersi. No to ja rozumiem, że to trzeba coś zrobić dla własnego samopoczucia, dla własnej psychiki, tak? No ale nie róbcie tak bez sensu, jeśli wszystko u was na miejscu, no ale może być za małe, albo trochę za duże. No nie róbcie wy tego, faceci naprawdę tego nie potrzebują, nie chcą, oni kochają takich was, jakimi jesteście. Oni nawet tego nie zauważają, nie zauważają ani celulitu, ani niczego nie zauważają, jeśli kochają. A wot jeśli nie kochają, nie zauważają wszystko. Także tutaj mówię, zaraz zobaczymy, czy Adriana uda się zrobić Adrianie operację plastyczną, poprawkę, powiedzmy, poprawkę. Ileż cierpienia, Bożeż ty mój kochany, i czy to jest warte w ogóle. Za 2 lata to samo trzeba będzie powtarzać. No. Czy uda się po operacji plastycznej być bez blizn głębokich? Adrianie, tak, uda się. Uda się na pewno, ale dwie zostaną blizny, tak jakby po obu dwóch stronach, tak jakby w tych okolicach uszu, od tych miejscach. Karta kochankowie, mówię, czyli tutaj podwójne organy, tak, czyli to, ponieważ twarz i tu jest to tutaj może być tylko podwójny organ, jakie mamy jeszcze podwójne oczy, tak, no to też okolice oczu, to tutaj zaciągają, tam gdzieś tam zawiązują kucyka i tutaj jest dobrze, wszystko się wtedy się trzyma. Dobrze, żartuję, przepraszam bardzo, ale... Przypomniała mi się kawał. No ale dobrze. W każdym razie dwie blizny zostaną niestety do końca życia pani. Może nie głębokie, bo nie ma tutaj jakiejś. Jest tu mak, to chirurg. Wszystko będzie w rękach tego chirurga, pana ciemnego, 40-45 lat. W każdym bądź razie od niego będzie zależeć, ale on jest nieodwrócony, czyli operacja powinna bardzo dobrze się udać i wszystko powinno być dobrze. No przynajmniej jakieś tam zostaną cięcia, ale nie takie jak pani teraz ma. Pozdrawiam pani Adriana. Czyli tak, zaczynamy w tej chwili, zostało nam niewiele i zeszłym razem ja będę odpowiadać na te pytania, moi drodzy, w internecie, po prostu na czatach, w SMS-ach. Będę odpowiadać. To, co wy mnie napisaliście, ja każdemu odpowiem po prostu oddzielnie i na pewno będziecie zadowoleni. Nie będzie tak, że nie doczekaliście się dzisiaj. No bo tak jest, no, jak za dużo jest tych pytań, to później trzeba jakoś ten program podzielić i na pytanie i na coś ciekawego dla was, żebyście też u mnie byli prawie magami wszyscy. Dobrze, czyli stres.
Стресс. То есть найважніший темат наших днів, наших дійсніших днів. Значить, якщо чуєш, що випаляєшся, так, просто що випаляєшся, або впадаєш в депресію, ну, не вім, що дуже дуже на тобі віщі лежить, ні дві, ні уж не стаєш в стані підйомити цього, не хочеш ще встати, все болить, ціле тіло болить. Вгоре невідомо, що чи болить, так що ж мовить, болить все, а не віш конкретного нема місця, що болить. То є стрес. То є стрес. То стрес огарнює мішні, кості, голову, мозок, все, абсолютно все від нього. Рак вивоює, především цукриця, все стрес. Зараз так, щоб власне якось собі порадити з тим стресом, мої дорогі, мусимо випробувати такі закляття, яке дуже ладно працює і ладно діла. Чи треба приготувати білу свічку. Найліпше, щоб свічка була не кап'янця, бо у мене є кап'янця, бо я дуже люблю кап'янця свічки, так вони са пікні по просто. Ну, але тут є потрібна не кап'янця свічка. Небеський агат. Купіть в кожному склепі з каміннями пушлахетними, то сам гроші, направда. Він може бути попросту мачусенький, він може бути, не вім, 5 мм. То направда коштує, може, 2 злотих, може, злотувка, може, в огуле леже там, де по 50 гроші, все. Тільки то мусить бути небеський агат. Прошу записать, небеский агат. Чарный писак, грубый, чили чарный грубый фломастер с грубым таким, с грубым концовком. Олейк цитриновый купите теж всенде. Всенде тераз цитриновые олейки ружные спшидаю. И мусите иметь пученный воречек. Альбо сами себе его ушите, ну таки 5 сантиметров та 5 заушных сантиметров. Також такий воречок повинен бути пучений. Треба почати в огулі від помалювання свічки на чорно, тим писаким. Біла свічка мусить бути ціла згори помалювана чорним писаким, щоб не було жодної білої кропки. Ну. І то, значить, я хочу вияснити, що карта, ой Боже, свічка чорна, вона символізує в огуле стан психічний чоловіка, чи стан депресивний, так попросту, якщо мовити. Зле є, попросту є фатальні, є зле, ніць мені ще не хоче, я в себе не вірю, я ніць не потрапію, життя моє ще конче, не варто і так далі, і так далі. То є стрес, напевно. То ж до лікаря навіть можна не ходити, то напевно є стрес. Якщо такі мисли тільки крутяться в голові. Ну, і то та чорна свічка, власне, вона вам забіже, за кожним разом буде забирати цей стрес, бо вона символізує там такий стан психічний. Потім треба запалити цю свічку і повідати. Зараз прошу уважно записати те, що повім, бо в закляттях сила. Не тільки в ритуалах, не тільки в свічках, не тільки в тим, що ми робимо, тільки вже є ще, що ми мовимо. І до кого, щодо всім. І мовимо, запаляємо тим свічку чорну і мовимо огню, причинник, тетні смуток, розтоп го, причинник, би утеку. Дай силу, przerwanie smutku panowania. Daj siłę przerwanie smutku panowania. Dlaczego ja mówię o zaklęciach, że oni mają niesamowitą moc? Bo rymowane zaklęcie to jest jak kula, nie wiem, z automatu Kalasznikowa na przykład. Ona wylatuje z taką siłą, jeśli to jest tylko zrymowane i dobrze powiedziane, i wszystko w tym jest określenie całości, co wy chcecie, to leci po prostu w niebiosa i dostaje się do miejsca naznaczenia w moment. Także musi być rym, pamiętajcie, musi być rym. Jeśli już rymu nie macie i nie potraficie, to starajcie się to jak najbardziej wyrazić swoje marzenie i co wy prosicie, o co wy prosicie, jak najbardziej, tak jak modlitwa.
Nie musi być ona rymowana, ale modlitwa, czyli najpiękniejsze słowo używajcie w modlitwach do kogoś lub do czegoś. A tutaj jeszcze raz powtórzę. Ogniu, przecinek, przetnij smutek, roztop go, by uciekł. Daj siłę przerwania, smutku panowania. Dalej, trzeba obserwować, jak świeca się pali. A spod czarnego tego flamastry pomalowanego będą pojawiały się białe takie jakby rysy, jak na zebrze biała świeca będzie się pokazywała. I ta biel jakby jest po to, żeby ten cytrynowy olejek wziąć patyczek do uszu, zmoczyć w cytrynowym olejku i smarować te białe takie jakby blizny na tej czarnej świece. Smarujemy te blizny po prostu tym olejek wcieramy cytrynowy w te blizny białe. No, jak wetrzecie w tą biel ten cytrynowy olejek, to znów trzeba powiedzieć. Kamieni, kamieniu jasny. To jest o niebieskim agacie. Ja zaraz powiem, co później trzeba zrobić. Kamieniu jasny. Kamieniu pól, bo jego w polach znajdują agat niebieski. Odpędź depresję, smutek i ból. Daj mi energię, by w życie iść. Silnym lub silną umysłem i duchem być. Jeszcze raz, kochani, powtórzę to zaklęcie. Kamieniu jasny, kamieniu ból. Odpędź depresję, smutek i ból. Daj mi energię, by w życie iść silnym lub silną umysłem i duchem być. I to takie dwa zaklęcie musicie powiedzieć. I dalej jest ostatnie, co musicie zrobić. Delikatnie potrzeć tym niebieskim agatem swoje skronie. Czyli delikatnie bierzemy agat niebieski i pocieramy sobie skronie. I jak pocieramy sobie te skronie, jak najdłużej to robimy. Po prostu jak najdłużej siedzimy i skupiamy się na tym, że my wypoczywamy, że wszystko od nas odchodzi, ten kamień zabiera z nas ten stres, wszystko będzie dobrze, on nam pomoże, to jest kamień magiczny, bo jest. I czyli wcieramy to wszystko z tych skroni w ten ten kamyczek powiedzmy, ten agat niebieski. I pamiętać trzeba, że jak wszystko, znaczy najlepiej też, ja bym zrobiłam tak, że najlepiej też skroni i w okolicach serca potrzeć. No bo ja wiem, że tak robią, można same skronie, ale można też i w okolicach serca potrzeć tym cytrynowym olejkiem. To dobrze zrobi Wam, naprawdę, ten zapach będzie Was uspokajał, zupełnie inaczej się będziecie się czuć, tak. A następnie trzeba położyć ten kamyczek przed świecą, tą, która się pali. Położyć przed świecą i spryskać olejkiem cytrynowym też ten kamyczek. Pozwolić świecy do końca się dopalić, do samego końca dopalić się, czyli postawić ją, najlepiej to zrobić gdzieś w dzień, ten cały rytuał, można go powtarzać codziennie nawet, tylko robić go tak, żeby nie zostawiać lepiej świecy nigdy na noc, bo jak ja robię rytuały, to ja na noc zostawiam świecę przy ołtarzyku, tak? Ale zawsze robię tak, żeby tam był piasek, albo żeby to był marmur, jakaś marmurowa podstawa, albo kapelki w łazience. No w każdym razie zawsze sobie znajduję takie bezpieczne miejsca, żeby się nic nie spaliło się. No, czyli jak spali się ta świeca, po rytuale schować ten kamień do woreczka i nosić przy sobie non-stop. Non-stop. Idziecie do pracy, musi być w spodniach lub w torbie. Idziecie, jesteście w domu, w szlafroku,
spodniach, czy w szortach, czy nie wiem, w piżamie musi być ten kamyczek. Nie puszczać go. On musi przy was być cały czas. Rytuał możecie powtarzać, jak tylko wam dusza będzie jak mówiła, czyli prosiła o to. A dusza zacznie to prosić, bo to wejdzie wam w krew, wy przestaniecie się denerwować po prostu. Odpoczniecie od tego stresu. I przestaniecie chorować na różnorodne dziwne choroby, których nie ma, a które po prostu stres wywołuje. Także tutaj tak, trzeba jeszcze i jeszcze i jeszcze robić to i naładowywać się taką energią, tym olejkiem, świecą, modlitwami, zaklęciami. Opowiedziałam wam dzisiaj jeden naprawdę z najmocniejszych środków, najmocniejszych zaklęć na stres, na depresję. Proszę to robić. Na dzisiaj to jest koniec programu. Pozdrawiam was serdecznie i zapraszam na następną niedzielę. Pa, pa, rodacy Polacy. Pa.